No a ta twoja wybranka, co by ci miała przynieść do tego ciągnika na obiad? Kawałek mięska, sałatkę i ziemniaczki. I to, i ty byś wracał do pracy. No jasne, bym nie musiał zjeżdżać do domu, nie? Bym szybciej wieczorem był w domu. A, czyli byś nie pracował cały czas. Tak, bym szybciej był po niej. I spędzał wieczór z nią, a nie w polu. Ale ty lubisz to. No lubię. Fajne zajęcie, pojeździć ciągnikiem, zrobić to, co trzeba. A co w ogóle znajomi i rodzina powiedzieli, jak się zdecydowałeś na program? No, podziwiają mnie, że się zdecydowałem. A mama co mówi? Ma zachwycona, że się coś dzieje, nie? Może się cieszy, że w końcu może nie będę sam, nie? A mama jest teraz? Nie ma. W Londynie. Bawi 7-miesięczną Lili. Mojej siostry jest córek. A twój synek jaki jest? No, mój synek jest trochę łobuz, ale jest taki kochany, że ciągle mnie namawia, żebym mu coś kupił nowego. Jakiś sprzęt do ciągnika. No Grzegorz, a co się nie udało w tamtym związku? Jesteś super facetem, masz super dziecko. Co się stało? Nie mogliśmy się dogadać co do mieszkania, bo ja nie chcę stąd odejść, bo tu mam wszystko i powiedziałem, że nie odejdę ze swojego domu, nie zostawię tego, ale nie chciała do mnie przyjść. To się zakończyło. No dziecko ma już, prawda? No ale no, lekko się sparzył. No i wydaje mi się, że no, też mu potrzeba kogoś bliskiego, takiego no, jak żonę. Grzegorz, a ty myślisz, że jakbyś tak się naprawdę zakochał jeszcze raz, to chciałbyś mieć jeszcze dziecko? No pewnie, żebym chciał mieć. Żeby ze mną mieszkało, wychowywać w każdy dzień. Pewnie, to bym chciał. Ale już to ja ciłem nadzieję, że coś pozytywnego się stanie w moim życiu. Zawsze było, że już chyba sam zostanę z tym synkiem na zawsze i tak będzie. Że nikt nie chce takiego chłopaka, że ma pola dużo i to mu pochłania trochę czasu. Ale przecież tak nie jest do końca, bo sezon się kończy i później jest dużo wolnego czasu.